Samorządy po raz kolejny alarmują o swojej trudnej sytuacji, a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie załamują ręce. Wprawdzie finansowy upadek gmin zdarza się niezwykle rzadko, ale w ostatnich miesiącach nie ma tygodnia, żeby z któregoś miasta nie padało stwierdzenie: długo już tak nie pociągniemy. O tym, dokąd zmierzają samorządy w kontekście obecnej polityki rządu, rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej w Gliwicach przez Związek Miast Polskich. Paweł Jędrusik. W takich dyskusjach od ponad roku zawsze padają dwa słowa: Polski Ład, bo ten, zdaniem prezydentów choćby Katowic czy Gliwic, bardzo mocno uderza w finanse miast, które na inwestycje wydają duże pieniądze. Zaczyna im jednak brakować na wydatki bieżące. Wzrastają bardzo mocno koszty utrzymania miasta. To trzeba mieć tego świadomość, żeby nawet energia elektryczna i tak dalej, tych elementów jest bardzo dużo. I niestety jest już tak, że pomalutku niektóre ze samorządów tracą płynność finansową. My jesteśmy jako miasto Katowice na granicy tej płynności finansowej. Czeka nas kryzys, który już jest bardzo widoczny. Ja konsekwentnie od 2020 roku realizuję mój program wyborczy, ale największą zapowiedzianą inwestycją w tym programie jest budowa szpitala miejskiego i ta budowa jest w tej chwili bardzo zagrożona. W trakcie debaty prezydenci dyskutowali też o odpowiedzialności samorządów za poszczególne zadania oraz finansowanie różnych obszarów sfery publicznej, między innymi edukacji. Problem zbyt małej subwencji przewija się od wielu lat i nie widać na razie jego rozwiązania. Kto był w PiS-ie, to nie śmieje się w cyrku. Bo państwo tutaj jedziecie mądre tezy, mądre rozwiązania, ale tam to nikogo nie interesuje. Tam interesuje ich to, gdzie mogą zdobyć parę punktów procentowych przewagi. Dlaczego nauczyciele? Finansowanie, żeby pokazać, że samorząd jest nieudolny, że sobie z czymś nie radzi. Zdaniem samorządowców dyskusja na temat przyszłości miast i samej samorządności nie powinna odbywać się w Warszawie, a właśnie na szczeblu lokalnym.